Wziąłem udział w tym programie z tego względu, że usłyszałem go po prostu w radiu. W radiu mówili, że jest taka możliwość dla młodych przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes do 5. roku, żeby wziąć udział w tym konkursie. No to wziąłem udział, poszedłem, zaprezentowałem się właśnie na tym spotkaniu Dragon's Den, wszystkie moje pomysły przekazałem, widziałem, że takie zainteresowanie na pewno ze strony mentorów było, więc tylko czekałem, aż do mnie zadzwonią. Zadzwonili, powiedzieli, że się dostałem, no i poszliśmy. I teraz, jeżeli chodzi o sam program, no to mogę powiedzieć tylko, że plusów jest bardzo dużo. Pozwoliło mi to uporządkować swoją firmę, którą prowadziłem od 4 lat, ale można powiedzieć, że były sukcesy i porażki i tak to cały czas, na przykład 2 stopnie w górę szedłem, potem 3 w dół, potem znowu i tak cały czas w kółko, nie osiągałem jakichś większych sukcesów. Potrzebowałem też jakiegoś autorytetu, takiej osoby, która po prostu miała też doświadczenie, która była dla mnie autorytetem, tak jak pan Andrzej, bo wiedziałem, że ma duże doświadczenie, że dużo osób mogą mi mówić różne rzeczy, ale do mnie to nie docierało w ten sposób, jak mi to powiedział pan Andrzej. Jednak jak to już zostało powiedziane, zrobione, dostosowałem się w jakimś stopniu, chociaż też nie było łatwo, bo myślę, że nie byłem prostym menti dla pana Andrzeja. Ale jak już teraz to wszystko poukładałem, to naprawdę produkcja ruszyła. Dużo rzeczy, które sam cały czas walczyłem, tutaj pan Andrzej znowu walczył, mówi, nie rób na przykład maszyny, która cały czas maszyna była. Głównym tematem rozmów naszych to było, maszyna już działa, tu już nie działa. No i w końcu olałem ten temat całkowicie. Wszystkie teraz rzeczy praktycznie zamawiam gotowe, formatki, elementy, my je tylko składamy, no i wysyłamy dalej, dzięki czemu zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu, możemy się wyrobić ze zleceniami i jednocześnie też mamy czas na to, żeby nowe projekty, których mam pełno w głowie, cały czas na bieżąco wymyślam coś nowego, ale nie było na to czasu. A teraz wiem, że dzięki temu właśnie mamy te dni wolne, w których możemy się skupić na rozwijaniu firmy jeszcze bardziej, dlatego zapraszam, zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym właśnie programie, bo to było super przeżycie. Jedyne, co mi tutaj się nie podobało, to to, że było zbyt krótko, bo każda chwila tutaj pozwalała nam się jeszcze bardziej rozwinąć, więc no zapraszam serdecznie, zapraszam. Zajmujemy się produkcją zestawów akwarystycznych pod wymiar dla klientów detalicznych, jak i również hurtowych, chociaż w mniejszym stopniu. Są to duże zestawy akwarystyczne, stawiamy raczej na no, konkretne tematy, takie, że to są akwaria pod wymiar, gabarytowe, a nie takie małe, które są gdzieś tam ogólnodostępne w sklepach zoologicznych. Dostarczamy je do klientów własnym transportem lub wysyłamy firmą spedycyjną. No i również możemy to akwarium uruchomić, zalać wodą, zrobić całą aranżację, jednak to w mniejszym stopniu. Głównie zajmujemy się produkcją i sprzedażą zestawów akwarystycznych, czyli akwaria, stelaże, fronty meblowe, pokrywy aluminiowe, jak i również oświetlenie LED-owe, które robimy u siebie. Mamy swoje profile aluminiowe, które odpowiadają właśnie za produkcję pokryw i oświetlenia. Mamy swoje oświetlenie LED-owe, które też zostało przez nas wymyślone i skonstruowane. Stelaże oraz fronty, które jest system autorski na magnes, że tam unikamy wszelkich jakichś zawiasów, innych rzeczy. Wszystkie fronty są kompatybilne na magnes, można je demontować, montować. Tego nie ma jeszcze na rynku i to się super sprawdza. Największe akwarium miało około 5000 litrów, to było 5 metrów, może nawet więcej, 5 metrów na 2 metry, na 80 wysokie, ale to wczoraj nawet, powiem szczerze, jechaliśmy robić akwarium w Krakowie, byłem tam montować szybę, no to jest jedna szyba ważyła 700 kg, miała 4,5 metra długości i 1,60 m wysokości, były to 0,4, tutaj zresztą w Opolu z firmy Mochnik zostały one sprowadzone, 0,4 razem zalaminowane i wstawione do restauracji w Krakowie, który będzie tworzył taki tunel, przez który się przechodzi. No niesamowite rzeczy. I to będzie akwarystyka morska. Jeśli ja wiarę w siebie mam olbrzymią, więc akurat nie potrzebowałem mieć wsparcia w tym zakresie. Bardziej uporządkowanie mojego umysłu, który może zbyt wiele wymagałem od siebie, a nie byłem w stanie tego wszystkiego poukładać. Więc tutaj parę spotkań było takich, które mi pozwoliły sobie uporządkować rzeczy, które są ważne, które są najważniejsze, które są w tym momencie ważne, a które należy odłożyć w ogóle, nie robić tego w ogóle lub po prostu przełożyć na późniejszy czas. No, jeżeli chodzi o obroty, to dopiero będę to od lutego sobie sprawdzał takie rzeczy. Na pewno wzrosły, ale nie chcę też, dopóki nie ma takiej bieżącej sprzedaży, że to wszystko wyjeżdża i wyjeżdża, bo mam jeszcze jakieś tam delikatne zaległości, które po prostu też muszę wypuścić, ale od lutego teraz już właśnie idę tym nowym systemem, że wszystko będzie pozamawiane, przyjeżdża, właśnie dzisiaj rano dojechały do nas 2 dostawy szkła, więc od pierwszego dnia przyszłego tygodnia będziemy tutaj mocno działać,
ale na pewno wzrosły o 20-30% te obroty, tak miesiąc do miesiąca. I myślę, że luty będzie takim przełomowym miesiącem, że to jeszcze bardziej wzrośnie do góry.